Cześć, z tej strony Kuba. Chcielibyśmy Wam dzisiaj zaprezentować, w jaki sposób przygotować do pracy kij teleskopowy Gardinera. Rozpoczniemy od montażu gniazda w szotce, aż do uzyskania kompletnego zestawu gotowego do pracy z wodą demineralizowaną. Potrzebujemy oczywiście kij teleskopowy, w tym wypadku mamy tutaj Gardinera SLX30. Montaż przeprowadzimy na najpopularniejszej szczotce, którą jest szczotka Super Light Flocked 26 cm. Jest to również szczotka, którą dodajemy gratis w zestawie z kijami zakupionymi w naszym sklepie. Kolejno będziemy potrzebować wkrętarkę bądź śrubokręt, dwie śrubki 16 mm, gniazdo, do wyboru dysze. Tutaj mamy przyrząd Gardinera, który pozwala nam na łatwiejszy montaż dysz. Złączkę pushfit wraz z wężykiem, przegub kątowy, ucinacz do węży oraz kawałek węża, który będziemy montować wewnątrz kija. W pierwszej kolejności montujemy do szczotki gniazdo. Przykręcamy je na dwie śrubki 16 mm. Kolejnym krokiem jest montaż dysz. My wybraliśmy dysze proste 2 mm z racji, że są to najpopularniejsze dysze. Można je dokręcić ręcznie lub za pomocą przyrządu Gardinera. Ja użyję przyrządu Gardinera. W tej chwili szczotka jest już kompletna z gniazdem i z dyszami. Założymy wężyk ze złączką pushfit. Następnie należy przeciągnąć węża dołożonego do zestawu przez kija. Tak przygotowany zestaw pozwala nam na zamocowanie węża w przegubie kątowym oraz montaż przegubu w kiju. Ostatnim elementem jest podpięcie do złącza pushfit w szczotce węża w kiju, podpięcie szczotki do kija oraz przeciągnięcie nadmiarów węża z powrotem do kija. Tak przygotowany kij jest kijem gotowym do pracy.